Ja już się nie mogę doczekać. To jest naprawdę wyśmienite. Musztardka. O to chodziło. O to chodziło. Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo. Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy cykl. Widzisz, uśmiecham się aż na samą myśl. Cykl związany z bardzo prostym, bardzo szybkim i dostosowanym do potrzeb gotowaniem. Większość przepisów będzie w miarę uniwersalna, gdzie będziesz mogła zastosować je w odniesieniu do każdej diety. Czy to będzie dieta ketogeniczna, czy to będzie dieta węglowodanowa. I przy każdej okazji będę chciał przede wszystkim przekazać Ci całą masę informacji odnośnie tego, co warto stosować, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie odcinek związany z gotowaniem posiłku, który jest idealny jako posiłek przerywający post, czyli coś, co może otwierać okno żywieniowe, jeżeli stosujesz intermittent fasting. Oczywiście jeżeli na przykład jesz od rana, może to być świetny posiłek potreningowy, gdzie możesz zastosować właśnie tę prostą recepturę. A zatem zapraszam do oglądania, bierzemy się do gotowania. Otóż w tym odcinku zaprezentuję Ci, w jaki sposób przyrządzić posiłek bardzo prosty, a mianowicie pulpety z mięsa mielonego, z fileta z piersi indyka. Coś, co będzie miało bardzo niewiele tłuszczu, bo właśnie o to nam chodzi. Dlaczego akurat bardzo niewiele tłuszczu, nawet jeżeli jesteś na diecie ketogenicznej? Tutaj oczywiście zależy to bardzo od indywidualnych preferencji, od indywidualności, specyfiki danego organizmu. Natomiast na przykład dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w momencie, kiedy przerywam post, czyli zaczynam jeść o godzinie 16, nie wiem, 18, bądź też 14, po bardzo intensywnym wysiłku zaczynam od posiłku, który jest bogaty w białko, a nie zawiera dużo tłuszczu i nie zawiera dużo węglowodanów. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy jestem po na przykład pracy fizycznej, po treningu i zaczynam jeść o godzinie 14, wtedy mam bardzo wysoką wrażliwość insulinową, w związku z tym nawet niewielka dawka insuliny może spowodować delikatne zaśnięcia. Tego nie chcę, ponieważ właśnie rozgrzewam się i zaczynam bardzo produktywną kolejną część dnia, podczas kiedy ta pierwsza część produktywności była nadczo. I teraz pamiętaj o tym, że tłuszcze również podnoszą insulinę w nieco inny sposób niż węglowodany, ale nie chcemy dużego wyrzutu insuliny z racji tego, że, uwaga, tutaj spadnie nam coś takiego jak poziom oreksyny. Oreksyna to neuropeptyd wytwarzany w przysadce i pniu mózgu, która to odpowiedzialna jest, uwaga, za regulację stanu czuwania i stanu odpoczynku. W momencie, kiedy poziom oreksyny spadnie, a insulina wzrośnie, wtedy może nam się chcieć spać. No i to jest niestety dosyć problematyczne zagadnienie. Oczywiście, jeżeli Ci to nie przeszkadza i w żaden sposób nie burzy Twojego planu dnia, możesz uciąć sobie krótką drzemkę, nic złego w tym nie będzie. Natomiast ja akurat lubię ten dzień ciągle na wysokich obrotach prowadzić do samego wieczora, kiedy to mogę sobie pozwolić na większy wyrzut insuliny. I teraz uwaga, w momencie, kiedy ja przejdę ten proces, czy ten etap w dużej wrażliwości insulinowej poprzez właśnie białko, które ma najmniejsze właściwości, jeżeli chodzi o insulinogenność, wtedy moja wrażliwość insulinowa się zmniejsza, ponieważ już przyjąłem jakiś posiłek, w związku z tym będę bardziej odporny na przykład zasypianie z każdym kolejnym posiłkiem. Jeszcze jedna rzecz, w momencie, kiedy zamykasz swoje okno postu, otwierasz swoje okno żywieniowe, jest to bardzo dobry moment z racji tego, że masz dużą wrażliwość insulinową, na to, aby spożywać do tego właśnie posiłku wszelkie suplementy, jakie przyjmujesz, czy to będą elektrolity, czy to będą witaminy, minerały. To jest właśnie moment, kiedy możesz spożyć sobie te właśnie swoje suplementy. No więc zabieramy się do dzieła. Zwróć uwagę, czas start, ile czasu mi to zajmie i jakie składniki będę używał. W momencie, kiedy będę już opowiadał, wstawiam już wodę, aby była gotująca. I tutaj uwaga. Wstawiam
stawiam sobie na maksymalny poziom, jeżeli chodzi o podgrzewanie, zamykam, żeby mi się tu szybko, fajnie ugotowało. Potrzebuję do tego miski. I teraz uwaga, jakie składniki i co potrzebujesz? Garnek, woda, miska do mieszania, oczywiście przechodząc do produktów żywnościowych, mięso z fileta piersi indyka, sól himalajska, kurkuma, pieprz. No i ja lubię sobie do tego posiłku na przykład dodać delikatnie szpinak, który po prostu podjadam tak z ręki, bądź też z łapy, jak to niektórzy by określili. No i uwielbiam delikatnie okrasić to musztardą francuską, ponieważ jest to bardzo bogata przyprawa w kurkumę, co dodatkowo będzie działało przeciwzapalnie. Ale wracając jeszcze do składników, ostatnim składnikiem, jaki będę potrzebował, to jedno oto jajko, które będzie stanowiło spoiwo w przypadku tego mięsiwa. I teraz uwaga, sprawa bardzo prosta, jak pewnie zauważysz, wszystkie przepisy, które będę prezentował, są bardzo, bardzo proste. Otwieram mięso, wrzucamy, oczywiście papieru raczej nie chcemy, chyba że lubisz celulozą się od czasu do czasu zasilić. I teraz uwaga, mamy mięso mielone, teraz dodajemy. Zauważ, ja to wszystko robię mniej więcej na oko i to oko prawe. Dodaję kurkumę. Kurkuma będzie miała działanie przeciwzapalne, czyli mam już za sobą jakiś tam trening. Nie chcę tych stanów zapalnych, że tak powiem, podwyższać w organizmie. Tutaj dodaję sobie kurkumę. Kurkumę praktycznie dodaję do każdego posiłku, a nawet do koktajli, czy też do bidonu, gdzie piję to tą kurkumę na przykład z młodym jęczmieniem. Trochę soli himalajskiej, oczywiście nie za dużo. Tutaj też mamy, pamiętaj, elektrolity, minerały. No i uwaga, kolejna sprawa. Tutaj dodajemy trochę pieprzu. A pieprz, proszę Państwa, sprawi, że wchłanialność kurkumy będzie jeszcze na większym poziomie i doda nieco ostrości wspaniałych, pysznych, wyśmienitych pulpetów. Mamy tego rodzaju masę tutaj. I teraz zaczynam to merdać. Jednej rzeczy, której mi tutaj jeszcze brakuje, to jajko, które będzie stanowiło pewnego rodzaju spoiwo. Więc drugą ręką, która jest w tym momencie wolna, teraz się okaże, że zaraz, o widzisz, tutaj robimy wszystko na żywo, w związku z tym są możliwe takie tutaj oto wypadki, kiedy to część żółtka po prostu mi wyciekła. Ale no cóż, trudno, nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem ani rozlanym jajkiem. Trochę utraciliśmy wartości odżywczych, natomiast zauważ, jest to bajecznie proste. Myślę, że trwa to około minuty z omówieniem dla mnie. W związku z tym mam już taką masę, która jest no, fajnie przechodzącą przez palce masą. Sprawdzam, jak tu jest z moją wodą. Pamiętaj o tym, że tutaj należy to przyprawić nieco bardziej, ponieważ po prostu w momencie, kiedy wrzucę to do wody, te przyprawy nieco się rozcieńczą z wodą i część tych przypraw zostanie tam. Mogę oczywiście zrobić następujący maner. W momencie, kiedy jeszcze woda mi się tutaj nie ugotowała, ja mogę sobie, pomagając drugą ręką, wrzucić, widzisz, trochę soli do garnka, żeby ta wyrazistość soli była jeszcze większa. No a kolejna sprawa, żeby po prostu tych elektrolitów było więcej. Pamiętaj o tym, że jest to czas dużej insulinowrażliwości, w związku z tym im więcej tych elektrolitów dostarczę, tym lepiej. Na diecie ketogenicznej super ważna sprawa, co często podkreślam, żeby tej soli himalajskiej zażywać, czy też kłodawskiej, jak tam ci się żywnie podoba. Widzę, że woda zaczyna mi się już gotować, no więc ja zaczynam bawić się w klejenie. Z racji tego, że trochę jaja mi wyciekło, formuję no, przyjazne dla mojej paszczy, dla mojej jamy ustnej, co do wielkości pulpety. I uwaga, uwaga, jeszcze woda się nie gotuje, za chwilę zacznę je wrzucać. Wrzucam je na wrzątek. Jeżeli mówimy tutaj o mięsie z indyka, zauważ, ten proces gotowania będzie bardzo szybki. Ja praktycznie po 5 minutach będę miał gotowy posiłek. No i zwróć uwagę, ja mówię tutaj o bardzo prostym gotowaniu. Nie lubię ślęczeć nad garami, no chyba że jest specjalna okazja i wtedy gotuję
Oczywiście nie tylko dla siebie, ale gotuję na przykład dla dzieci i dla żony. Czasami lubię. Przy tej okazji oczywiście odpalam sobie laptopa i oglądam różnego rodzaju wykłady i naukowe dywagacje, oczywiście związane z dietetyką, fizjologią sportu i biohackingiem. Woda delikatnie zaczyna się już buntować, w związku z czym wrzucam pierwszego pulpeta. Zauważ, mam tutaj mięsa 400 gram, wartości odżywcze oczywiście tejże pierwszej potrawy podam Ci na ekranie. Natomiast to będzie coś, co spożyję w dwóch posiłkach, tak? Spożyję w dwóch posiłkach, więc mam już drugiego pulpeta, więc rozkładam sobie tą masę mięsa na cztery pulpety, na oko równe, ale suma summarum nie ma to znaczenia o tyle, o ile pierwszy i drugi posiłek będzie zasilany tymi pulpetami pełnymi białka, elektrolitów, kurkumy i przede wszystkim, mam nadzieję, wspaniałego smaku. Pamiętaj o tym, że oczywiście tutaj wedle uznania możesz dodać przyprawy takie, które będą Tobie najbardziej pasowały. Mnie akurat to najbardziej leży, taki smak, że tak powiem prosty. Prosty smak mi tutaj pasuje najbardziej. Jestem oczywiście zapaćkany cały kurkumą. Pamiętaj o tym, że niektóre eksperymenty w kuchni kończą się tym, że później witając się z kimś, będziesz podawać na przykład żółtą rękę, co z drugiej strony prosiłbym tutaj o wyrozumiałość. Niekoniecznie chodzi o to, że przed chwilą byłem w toalecie. Dobrze, mam w zasadzie pulpety wrzucone i teraz uwaga, uwaga, zmniejszam sobie nieco gaz, ale żeby, przepraszam, gaz czy też natężenie prądu po prostu, ale żeby to zrobić, muszę się umyć. Zauważ, już tutaj mocno zaczyna się gotować. Ja w tym momencie sobie zmniejszam gaz, czy przyzwyczajenia, widzisz, będę ciągle garał gaz, a tu chodzi o prąd, zmniejszam prąd i nastawiam sobie czas w postaci 4 minut. Zakrywam i w zasadzie idę umyć miskę, bo będzie mi ona potrzebna do tego, żeby gdzieś umieścić ten szpinak. Już z niecierpliwością odmierzam czas i zaglądam nawet pod pokrywkę, ponieważ jest to pierwszy posiłek, a ja już jestem naprawdę głodny, więc pozwolę sobie na delikatną chwilkę zapomnienia, czas na delikatnego szota, na zdrowie, ocet jabłkowy po to, aby ten posiłek przyswoił się jeszcze lepiej, a z racji tego, że mówimy o tym, że będziemy podawać tutaj suplementy do tego, polecam Ci szczególnie na przykład zestaw witaminowo-mineralny, elektrolity i na przykład do tego, aby przyswajalność tego białka się zwiększyła, delikatną ilość, minimalną ilość tłuszczu w postaci oczywiście omega-3, gdzie możesz sobie nawet te 3 kapsułeczki zapodać. Zdrówko! Mamy miskę, widzisz, okazuje się, że nie do końca jeszcze umytą. Natomiast, wiesz, nie jestem kucharzem z Mariotu. Czasami te względy estetyczne mają u mnie mniejsze znaczenie. Wrzucam sobie taki szpinak. Niech to będą te dwie garście. I teraz tutaj możliwości oczywiście jest dużo. Natomiast tego błonnika w niewielkich ilościach sobie tutaj zawsze dorzucam do tego pierwszego posiłku, ponieważ no jest to coś, co będzie stanowiło uzupełnienie jeszcze dodatkowo elektrolitów. Spożyłem przed chwilą ocet jabłkowy, aby podwyższyć przyswajalność minerałów, bo właśnie to będzie działało w ten sposób. Łatwiej mi się ten posiłek strawi i za chwileczkę została dokładnie 1 minuta. Będę już gotowy do spożywania mojego posiłku, a zatem idę po talerz, idę po sztuczce i za chwileczkę będziemy mieli wyżerkę. No i wreszcie usłyszałem sygnał oznajmiający koniec gotowania. Mamy pulpety gotowe. Ja w tym momencie już odcedziłem garnek i co się tutaj dzieje? Uwaga, mam oto te dosyć pokaźnej wielkości 4 pulpety, które będą stanowiły podstawę moich 2 kolejnych posiłków. Ile i jakie makro tutaj dostarczę, wyświetla Ci się właśnie na ekranie.
Natomiast tutaj oczywiście propozycja podania, tutaj popisz się swoją inwencją. Ja zauważ, gotuję w tym momencie akurat dla siebie, być może dla dzieci. Częstokroć jest tak, że dzieci widząc coś takiego, a nie tradycyjne kotlety, u mnie po prostu często się dadzą złapać i zwabić na takiego pulpeciora. Natomiast tak czy siak, ja jeżeli jestem u siebie w biurze i pracuję, dodaję delikatnie wspaniale pachnącej, wyśmienitej, aromatycznej musztardy francuskiej z tymi ziarenkami gorczycy. Nie będę pokazywał marki, bo nie o to tutaj chodzi. I będę sobie przegryzał tymże oto szpinakiem, żeby jeszcze lepiej dożywić organizm pod względem elektrolitów, minerałów. I cóż, mam nadzieję, że Ci się podobało. Bardzo prosta receptura, która będzie stanowiła bardzo dobre wejście w okno żywieniowe, kiedy to zamykasz okno postu bez zasypiania, bez drzemania. Oczywiście. No cóż, nie pozostało mi nic innego, jak tylko życzyć Tobie smacznego posiłek bez zasypiania, posiłek otwierający okno żywieniowe, bardzo bogaty w białko i bardzo bogaty w minerały, bo uzupełniliśmy przecież tutaj i szpinakiem, i solą himalajską, no i wszelkiego rodzaju suplementami, które właśnie zapodasz w towarzystwie tych pulpetów. Serdecznie Cię pozdrawiam, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Jeżeli to, co robię, Ci się w jakikolwiek sposób podoba, komentuj, pytaj i oczywiście subskrybuj kanał, klikaj na dzwoneczek. Mam dla Ciebie jeszcze całą masę bardzo prostych, bardzo przejrzystych i łatwych do wykonania przepisów. Jeżeli ja to potrafię zrobić, to tym bardziej Ty sobie sam również sama ugotujesz. Mam nadzieję smacznie, no i przede wszystkim zgodnie z Twoją fizjologią. Serdecznie Cię pozdrawiam, wspaniałego dnia, trzymaj się, cześć.